Strzeli 3 albo 4, co najmniej. Mówisz, tak będzie? Pewnie. To będzie turniej lewego. Euro 2020 zbliża się ogromnymi krokami. Reprezentacja Polski przygotowuje się na zgrupowaniu w Opalenicy do tego turnieju, a mi podczas premiery filmu Druga Połowa udało się porozmawiać z Romanem Kołtoniem, dziennikarzem, znanym dziennikarzem, dziennikarzem Prawdy Futbolu, z którym porozmawiałem o szansach naszej drużyny na sukces na Euro 2020, a także o tym, czy Robert Lewandowski będzie strzelał więcej goli niż na poprzednich turniejach rangi Mistrzostw Europy. Przemek Ofiara, zapraszam do nowego odcinka Futbologii. Trwa zgrupowanie w Opalenicy, piłkarze przygotowują się do Euro 2020. No właśnie, jak widzisz to Euro? Jesteś optymistą? Ja jestem zawsze optymistą. To jest nasza taka jakby spór czasami między komentatorami, dziennikarzami, ludźmi, którzy obsługują mecze reprezentacji polskiej. Ja uchodzę za tego, że to jest zawsze pozytywnie nastawiony. Natomiast rzeczywiście no jest to sytuacja, która może się wymknąć spod kontroli, bo ona w moim przekonaniu przy braku Piątka i Milika, prawda, mogłaby się wymykać spod kontroli. Z drugiej strony, mój Boże, ci piłkarze też, turniej to jest coś niezwykłego. Ja jako dzieciak, dlaczego kocham futbol? Bo były turnieje, bo się kochałem futbolu na mundialu Argentynie, Hiszpanii, Meksyku, prawda? I po co oni tam żyją w tym futbolu? No wiadomo, że zarabiają dużo kasy, nie? Mega dużo kasy, są celebrytami, czasami występują w filmach, natomiast na koniec no ta kasa to za mało chyba w życiu piłkarza, prawda? Oczywiście ona pozwala ułożyć życie, ale później się wraca. Dlaczego na tym mundialu czy na tym Euro było tak, a nie inaczej, nie? I lepiej było, żeby było tak, prawda? Żeby było fajnie, żeby być bohaterem, żeby coś wnieść, żeby móc później powiedzieć synowi czy wnukowi, wygrałem coś, nie? A my, żebyśmy mieli emocje, nie? Dokładnie, żebyśmy mieli co opisywać. Powiedz, o wybory Paulo Souty chciałem cię zapytać, bo pojawiają się głosy liczne, że brakiem powołania dla Grosickiego Souza popsuł atmosferę w pewnym sensie w drużynie, no bo Grosicki ma dużo przyjaciół, dużo kolegów w tej kadrze. Znaczy, Grosika to mi jest bardzo szkoda, natomiast z drugiej strony to jest takie pytanie, w którym kierunku iść, prawda? Czy honorowania zasług, czy rzeczywistej formy? Aczkolwiek Grosik nawet w tym sezonie, nie grając z tym West Bromwich, on miał 3 bramki z Finlandią, asystę z Andorą, no to Grosik jakby wymyka się w konwencji. Ja być może jego jedynego bym zabrał z tych piłkarzy, którzy mniej grali, tak? Nie zagrałbym może Linettiego, nie zabrałbym może Frankowskiego, skoro MLS późno wystartował. Może nie zabrałbym jeszcze kogoś innego, nie wiem, zastanowiłbym się na przykład nad Świerczokiem. Natomiast Grosika chyba bym zabrał do tej kadry, tak? Ale na koniec to jest tak, kiedy się ścina głowę trenera? Jak nie wyjdzie z grupy, prawda? Jak on wyjdzie z grupy, to znaczy, że bardzo dużo zrobił dobrze. A jak nie wyjdzie z grupy, a to się prawie nie udaje naszym trenerom, tak? Czy to jest trener zagraniczny, czy polski? Trener Jerzy Engel, bohater eliminacji, nie wyszedł z grupy, głowa ścięta. Janas, bohater eliminacji, nie wyszedł z grupy, głowa ścięta. Ben Hacker, bohater eliminacji, nie wyszedł z grupy, został jeszcze, ale już dogorywał, prawda? Smuda to w ogóle przygotował drużynę bez meczów, o stawkę, prawda? I miał tylko 3 mecze, głowa ścięta, prawda? I Nawałka, który jest ewenementem, bo on przetrwał 4,5 roku, prawda? Był na 2 turniejach, z 4 rzeczy 3 mu wyszły, prawda? Jedne eliminacje, finały, bo ćwierćfinał to jednak fajna sprawa i drugie eliminacje, no i w końcu nie wyszedł z grupy. Paulo Souza też. Jak wyjdzie z grupy, to okaże się, że zrobił bardzo dużo dobrego, a później ta przygoda może trwać dalej. Jakby nie wyszedł z grupy, no to będzie wow, pożar. Ale ja myślę, że wyjdzie z grupy. I ja nawet powiem więcej. Już taką tezę stawiałem, to powtórzę w takim razie dla Super Expressu specjalnie. 6 punktów. 3 ze Słowacją, 3 ze Szwecją. Ja się nie boję Słowaków czy Szwedów. Ja mam respekt, ja analizuję składy, ale jestem przekonany, że nas stać na 6 punktów i drugie miejsce w tej grupie. Jakie widzisz ustawienie? 3 obrońcami i 2 wahadłowymi? 3-5. Tak będzie wyglądało? Tak mi się wydaje, aczkolwiek przy tych kontuzjach napastników myślę, że 3-4-2-1. 20 być może, czy 2 takich ofensywnych piłkarzy jak Jóźwiak, Zieliński za Lewandowskim. O naszą 9 chciałem cię zapytać, no bo podrażniony jest po Mistrzostwach Europy poprzednich. Tylko 2 gole, 2012 jeden gol, 16 jeden gol, no jak na takiego piłkarza marny dorobek. Musi być sportowo podrażniony. Strzeli 3 albo 4, co najmniej. Mówisz, tak będzie? Pewnie.
To będzie turniej lewego. musi być jakiś optymista w końcu. Ja wiem, że ludzie, my dziennikarze często bardzo jesteśmy krytyczni, ale ja bym chciał, żeby ta drużyna zafunkcjonowała pod lewego. Po to zrobił zmianę trenera Zbigniew Boniek, po to zamienił Brzęczka na Paulo Souza, żeby ta drużyna zafunkcjonowała pod lewego i żeby to wypaliło. Piszcie w komentarzach, czy zgadzacie się z Romanem Kołtoniem, że Robert Lewandowski będzie zawodnikiem, który zdobędzie kilka goli na tych Mistrzostwach Europy i będzie jedną z gwiazd tego turnieju, a Polska zajdzie naprawdę daleko. Piszcie też, czy będziecie oglądać mecze Polaków na Mistrzostwach Europy i jaki wy wynik Polaków na tym turnieju typujecie. Oglądajcie nasze pozostałe produkcje na kanale YouTube'owym Super Express Sport. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, nie zapomnijcie o zaznaczaniu dzwoneczka i co najważniejsze o subskrypcjach. Widzimy się w kolejnych odcinkach Futbologii. Do zobaczenia. Cześć. Football, football, show!